Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, jak w pianorolu włączyć przedłużanie nut od lewej strony. Intro. Wesprzyj mnie na patronite.pl. Dzień dobry, moi kochani, z tej strony oczywiście Bonifacy. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku Self-Made Tips. Jest wtorek, godzina 18, zatem czas na kolejną porcję wiedzy, a ja kłaniam się niezwykle nisko, witając Was w kolejnym odcinku. Moi kochani, dzisiaj krótki tip, krótka porada, ale mam nadzieję, że dla wielu z Was będzie pomocna, bo dla mnie przynajmniej była. Jakiś czas temu miałem jeszcze włączoną tę funkcję, później po reinstalacji, właściwie zainstalowaniu FL Studio na nowym komputerze już niestety tej opcji nie włączałem i ostatnio troszeczkę, przyznam szczerze, że zirytowałem się, bo faktycznie zauważyłem, że ta funkcja nie działa. Prosta sprawa. Pokażę Wam, jak to wygląda. Jeżeli jesteście w pianorolu i układacie sobie jakąkolwiek melodię czy akordy, no to zwykle możecie sobie te nuty, ich długość powiedzmy zmniejszać lub zwiększać poprzez przeciąganie od prawej strony końcówki naszego zapisu, tak? W sensie nuty. Natomiast jeżeli chcecie to zrobić od lewej, tak jak na przykład w tym przypadku, to niestety tej opcji już nie ma. Tak jak widzicie, możecie tylko nutkę chwycić i przeciągnąć ją w dowolne miejsce, powiedzmy, na pianorolu. I teraz, moi drodzy, jak zrobić, żeby można było te nuty edytować od lewej strony? Już to pokazuję. Wystarczy, że wejdziecie, moi drodzy, tutaj w opcję Edit, czyli sposób edytowania, i macie taką opcję jak Allow Resizing from Left. Możecie to też uaktywnić skrótem Ctrl, Alt i Home. My to zrobimy myszą z tego poziomu. No i teraz, moi drodzy, zobaczcie. I możemy sobie przedłużać i z jednej, i z drugiej strony. Mega wygodna opcja, jak dla mnie. No bo jednak mimo wszystko takie przestawianie tych nut może być na dłuższą metę męczące, szczególnie jeżeli chcecie wprowadzać pewne wariacje. Dla przykładu, tak jak ja bym chciał wprowadzić tutaj, żeby ta nuta zaczynała się nieco wcześniej. No cokolwiek, jakich zmian byście nie chcieli wprowadzić, to jednak dużo pomaga ta opcja Resizing from Left. I to tyle na dzisiaj, moi drodzy. Dzisiaj bardzo krótki tip, ale mam nadzieję, że dzięki temu znajdziecie chwilę, żeby wpaść na inne moje media społecznościowe, takie jak Facebook, SoundCloud, Instagram. Linki oczywiście znajdziecie w opisie. Na Instagrama zachęcam szczególnie, bo tam się dużo dzieje. Jeżeli chcecie zobaczyć backstage SMB, to jest to właściwe miejsce. Ponadto zapraszam Was na mojego Patronite'a, gdzie możecie wspierać działalność kanału Selfmade Beats, otrzymując przy tym dodatkowe bonusy, na przykład wcześniejszy dostęp do filmów. A jeśli chcecie reprezentować markę Selfmade Beats na zewnątrz, zapraszam do sklepu z gadżetami Selfmade Beats, który również znajdziecie w opisie. I moi drodzy, jeżeli szukacie pomocy w kwestiach produkcji muzyki, zapraszam na grupę facebookową, do której link również w opisie się znajduje. I to tyle na dziś ode mnie. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia tutaj w przyszłym tygodniu, we wtorek o 18 w kolejnym Selfmade Tips. Cześć! Jeśli film Ci się podobał, pamiętaj, aby zostawić pod nim łapkę w górę. A jeśli masz pomysły na kolejne odcinki, zostaw je w sekcji komentarzy. Ponadto, jeżeli chcesz być na bieżąco z kanałem Selfmade Beats, zasubskrybuj go i już dziś zacznij zgłębiać sekrety produkcji muzycznej.